Hej, cześć, siemano, z tej strony Lejkmer, witam was w kolejnym odcinku z gry Ork Must Die. Tym razem pojedziemy sobie mapę, która nazywa się Wspinaczka, tak więc jedziemy. Otrzymujemy autobalistę, okej, dobra. To będzie dobre, taki ala łucznik, którego nie można zniszczyć. Przyda się. Tak, no i z góry przepraszam was, że nie było odcinka we wtorek. Ale tak jak już pisałem, w tym momencie oglądacie wtorkowy odcinek, a w sobotę dostaniecie czwartkowy, tak więc sądzę, że nie macie żadnej straty. Po prostu się nie wyrobiłem, no, czasami się zdarza. No ale mapa, ładuj się. Ile możemy czekać? Czekamy. Aż taka duża mapa? Nie wierzę. Okej, jest. Okej. Trochę się tu podziało. Nędzne dziecko, małe i słabe. Mamy jednego paladyna, drugiego. To samo mówił staruszek. Tu będą latały. Tak też mówił, jak trochę sobie źle. Skończyłam. Jest źle. Wszędzie latają pszczołki. No dobra, tego nigdy. A to nie wróży dobrze. Tysiaczka kosztuje takie coś. Tylko gdzie by to niby na przykład można było postawić? To jest na sufit. No interesujące, nie powiem. No nic. Weźmiemy sobie to, co zawsze. Gdzie mieli te latające nietopery. Nietoperze. Weźmiemy to, bo to było dobre. A ognisty pierścień czy pas? Ramiennik, to już w ogóle. Co jeszcze by sobie wziąć? Weźmiemy sobie. Możemy to. Weźmiemy to, żeby sprawdzić. Uczników paladynów. No i dobra. Tutaj jest dość dużo tych palenisk. Nie wiem. To bardzo na jakiej zasadzie to działa. Aha, dobra, już wiem czemu nawet wspinaczka. No i tkaczki sobie weźmiemy. Żywiołów, tak jak zawsze. Niezły wybór, Herosie. Mniejszy koszt many. Zabij je wszystkie. Myszka sfiksowała. I dobra. Chociaż dobra, zacznijmy już od czegoś droższego, ale... za to bardziej skutecznego. To nie ktoś. A czy to mogę na ścian? Nie mogę, tylko na suficie. Jaki to ma zasięg? No taki nieduży. Wręcz bym powiedział. Trochę. Co wy o tym sądzicie? No nic, pułapki na drugą stronę, bo przedłużam. Wiecie co, wybaczcie mi, coś mi naprawdę, klatki spadają do 27, do 20 czasami. Nie mam pojęcia, czym jest to spowodowane. O, jeszcze tu możemy, ale... Niestety nie mam pojęcia, czym jest to spowodowane. Znaczy, prawdopodobnie wiem. Po prostu mi już komputer wysiada doszczętnie. No ale... ale jeszcze chcę być dobrych myśli. Że jeszcze trochę pociągnie ten komputer. Weźmy sobie jeszcze tą pułapkę. Nie wiem w ogóle co ja robię, ale to... tak i tam szczek. Całą kasę wydałem na jakieś pierdoły. To nie mogę postawić tu... aha, bo to się inaczej wygląda niż to. Okej, tak sobie pogrywacie? No to dobra. O, tu już to wchodzi. A czemu to nie wchodzi?
Ha. Ha, interesujące. Żeby za dużo już miał ich? A wy gnoje. Dobra. Tu jeszcze. Nie wiem w ogóle, gdzie tu stawiać te pułapki. Oni tędy będą biegli, ale... Gdzieś trzeba stawiać. Dobra, jedziemy z tym koksem. Jedynie się naprawdę zacznie za chwilę klatkować, to cięcie i dziękujemy. Szkoda waszych nerwów i moich. Trochę mało tracimy tego. Wow, ale ich tu biegnie. Stać. W imieniu prawa. Jesteście zatrzymani. Główka musi być. Ty tam stój, ty też, dobra. Koniec fali. W ogóle 13 fal mamy. 13 pewnie będzie jakaś hardkorowa. Potem do wesela się nie zagoi. Ale będzie umarł. Dobra, dajecie panowie. Weźmy tutaj. No jak ja was nie lubię. Ale trzeba jakoś przeżyć. Macie buty. Trzeba sobie jakoś radzić. No i te klatki to... I po prostu chyba już dysk siada, wiecie? A to jest dla mnie trochę bolesne, bo jeśli siądzie dysk, to... To kaput. Kaplica. To dla ciebie. Amen. Staruszku. No nie wiem co jeszcze. To już wymiana całego komputera będzie się bardziej opłacała. Nie patrz na to. Z każdej strony. O tu właśnie tutaj. I słodko, wystarczy, że trafię. I mamy dwóch na jednym ogniu. I co teraz? Tego się nie spodziewaliście. To będzie bardzo bolało. Przyznam, że ja też nie. Dobra, zajmiemy się tamtymi. By nam tutaj nie przeszkadzali. O, żeż ty, nie trafiłem. Dzień dobry, panie ogrze. Widzę, z tamtej strony też idzie. Dobra, czemu ja z kuszy nie korzystam? Panie ogrze, tu jestem. Halo. Au. Zabić go. Dobra, gdy sam musiałem to zrobić. Pułapki nadal te same. Cóż, ja się nie zmieniam, jak widać. Macie burzę. Burzę mózgów. A my sobie staniemy tutaj. Przywitajcie się z moim pięknym, nie wiem, pierścieniem, który was kocha i uwielbia. Ciekawe, czy mogę ich sprzedać. Rozdziubią cię kruki i wrany. Ja bym za friko trochę golda. No może nie za friko, bo oni mogą się tu przydać. Dobra, tutaj wszyscy strąceni. A my dalej swoje. Potem jeszcze dostawię łuczników. Okej. Dobra. O, tu nie mogę postawić. Nieładnie. A... Weźmy z tej strony, bo idą te szybkie gnojki. Dostaw łuczników. Łucznik
Ja tam nie chcę nic mówić, ale weźcie mi stąd, idźcie, co? A fuck! Na takim poziomie trudności mieć takie problemy. Czas zainwestować w inne pułapki. A innymi pułapkami będą na przykład zwiększona ilość łuczników. Why not? A się bardziej tutaj mnie ten. Ta góra drażni. Jestem gotów, żeby łuk należy do ciebie. I tutaj jeszcze, o, jeszcze kaska leży. Bardzo pozytywnie. Dziękuję za kasę. Hajs się zgadza, to i... To i gra się przyjemnie. Dobra. Jeszcze tutaj. Cóż, jestem bardzo, ale to bardzo skromny, jeśli chodzi o pułapki. Zresztą widać to. Mam kolejnego ogra. Cóż, weźmy to tam, przypalmy trochę. Dziękuję. Z drugiej strony jeszcze mamy, który jest zasypywany gradem strzał. Idzie za kasę. No i jeszcze tutaj mamy te latające gnidy. A ty, tu się nie chowaj. A jeszcze tam. Pięknie, jeszcze główka na koniec. Dobra, tak, tak więc jeszcze tu i tu. Potem do wesela się nie zagoi. Oj, nawet błyszczy. Dobra, ciulowo to postawiłem teraz, no ale. Ale nie szkodzi. Tak mi kasa się skończyła. Oni się tam palą. I się jeszcze palą trochę. O, jaka ładna ta poszła fala. Gińcie, żeżby. Okej, okay, naraminniki ładnie działają. No. Nie ma co kłamać. Fala się skończyła. To może my zainwestujemy jeszcze w ciekawszą broń? Czyli łuczników. Im więcej łuczników, tym większa ściana płaczu dla nich. Mi to nie przeszkadza, jak najbardziej. Jeszcze tam coś leci? Przepraszam. Jak widzicie, znaczy jestem trochę cichy, ale to wybaczcie. Wywalić 10 tysięcy orków już zabiliśmy. Nieźle. Nieźle, panowie. Tylu to nie spodziewałem się. Coś chciałem powiedzieć. Aha, pewnie jestem taki cichy dzisiaj, ale to przez te problemy z tym komputerem. Mam nadzieję, że nie macie mi tego za złe. Oj, panowie, będzie wasz sądny dzień, jeśli tu podejdziecie. Serio. Kto by chciał trafić? No co jest? Limit strażników osiągnięty! O! To ci niespodzianka. Tego się nie spodziewałem. To tych dwóch sprzedamy. Halo? A, ten był od razu, okej. Okay. Dobra, no to dwóch sprzedaliśmy. To dwóch postawimy. A tego mogę? Też nie. A! To może byśmy tak... Sprawdźmy też, jak to działa, ale to... Nie wiem, tutaj zamontujemy. To mało pieniędzy. Zawsze pieniądze, wszędzie i gdzie się nie spojrzy, to tylko o pieniądze im chodzi, ja nie wiem. Zawsze pieniądze. Gdzie by to postawić? Zmieszczę tu? Nie zmieszczę. A jakby to tak tu przestawić? O tak! To mi nic nie da. O, god damn. Gdzie to postawić? Dobra, nigdzie. 13 fala, znaczy nie 13, 13 fal mamy.
Aktualnie jedziemy w falę numer 10. Z większych kłopotów. Mam dwóch ogrów, no dobra. Pomogę wam, panowie. Jeszcze z drugiej strony. No, puść mnie! Okej. No co ja mam tu stawiać, no? Nie wiem, wszędzie postawię kolce, niech wam będzie. Nawet nie będą mieli czasu krzyknąć. Gdzie się tylko da. A nie mam kasy. I w ogóle chcieli mnie bić, czy co? Czy ja nie wiem. Rozlatywali się na bokach. Halo, starczy. Co wy tam tak się rzucacie? A tu uleciał. Nie zwrócił uwagi. Nie wiem, tu jeszcze pułapki. Potem do wesela się nie zagoi. Gdzieś trzeba je stawiać, co nie? Coś na twarz. Masz tu prezent. Ja jeszcze tutaj. A. I ty też. I ty też. Tyle mi zabił. Ale bałagan. Gnida jedna. Tak się nie robi. Tam się wszystko wysypało. Dobra, tutaj dadzą sobie radę. Też myślę, że dadzą, ale wiecie, jeśli... Bo, trochę spadło już. Mam latające ścierwa. Trzeba się nimi zająć. Ale... Uno momento i ja już ich tu zdejmę. Wszyscy? Jeszcze ten. Okej, okay. Strażnicy powstali. Może coś od kaczek weźmiemy? O! Proszę bardzo, pierwszy raz mamy wykupione całe drzewko. 13. fala, jedziemy. Dobra, to już na start. Damy burzę. Stronę tutaj trochę pana ogra pokręcimy. Co ty robisz, ziomek? Opanuj się. Nie wiem, o co mu chodzi. I z drugiej strony. Dobry. Ja po mleko. Dobra, to co? Kończymy te fale, co nie? Zobaczcie, jak szczelają. Dobra, tak więc fala się kończy. I zakończyliśmy te fale. Wybaczcie te przycinki, które mieliśmy cały czas. No niestety ten komputer to już naprawdę wysiada. No ale dobra, to już była końcówka. Zobaczymy, jaka będzie następna mapa. Następną mapę będzie Ciasnota. Jakby nie patrzeć, w sobotę będziecie mieli Ciasnotę i w następnym tygodniu skończymy już grę, tak więc cóż, trzeba przeszykować coś następnego. No ale dobra, w tym odcinku to było na tyle. Dzięki za uwagę, widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, pa pa.